Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, a ten głos miły skąd do mnie dzwoni? Z Limanowej znowu. Z Limanowej znowu! No to ta Limanowa musi dać radę. Jaka jest odpowiedź? No, koleżanka mnie ubiegła wcześniej, ale to może będzie ryba. Po prostu ryba. Oj, za ogólnie, proszę pana. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam Limanową. Przejeżdżałam wczoraj przez Limanową. Limanowa. No proszę, no proszę. Jezus, proszę, co ja zrobiłam? Ryba, ryba. Ryba, ale proszę pana, ryba ma... A, właśnie, ja tu pana miasto zapisałam. Tak mi się spodobało, no. Dobra, może moment, być. Proszę czekać. Oj, nie będę czekać, nie będę czekać, nie będę czekać. Słuchajcie, co się tutaj dzisiaj dzieje? Gramy o 1000 zł. Północ jest, południe jest, słuchajcie. Kielce środeczek był, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry. Witam. Halo, halo. Hip-hopowa. A ile masz lat? Ja 18. To kiedy się urodziłeś, kochanie? Ja? Tak. 24. Ale roku? Kotek, kotek, nie wolno dzwonić, jak nie masz 18 lat skończonych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Halo. Halo, witam serdecznie. Dobry Jaka wieczór. Może być muzyka, proszę pana? Halo? Tak, słucham. Słucham pana uważnie. Jaka jest odpowiedź? Czy masz 18 lat skończone, koteczko? O, dawno, dawno. A mam odpowiedź? Nie wyglądasz na tyle. Ależ bardzo dziękuję panu. A jaka może być muzyka? Taka cudowna, jak ty w skarbie. No proszę, no proszę. No cóż za cudowny mężczyzna, ale niestety takiej odpowiedzi w kopercie nie ma. Halo? Halo? Witam. Proszę odpowiedź. Grzeg Żółka. O rany, o rany. Przypomina mi się dyktando ze szkoły. Nie mam takiej odpowiedzi. I zapiszę to. Nawet wiem, jak to się pisze. Przez dwa rzecz z kropką. Nie. Jak to się pisze? Jak się pisze cały Grzeg Żółka? Przez dwa RZ, tak? Dobry wieczór. Halo. Halo, dobry wieczór. Proszę odpowiedź. Dobry wieczór. Borsuk. Borsuk! Borsuka nie ma. Zapisuję borsuka. Borsuk. Proszę, redakcja taka mądra. Siedzi w studio, w reżyserce. I co? Mi się wydaje, że przez warzec kropką się Grzeg Żółka pisało. To był jakiś wyjątek, ale... No najwyżej będę w łapu capu później. Halo? Halo, mikrofalówka. Dzień dobry. No nie, pozdrawiam. Pozdrawiam, słuchajcie, proszę bardzo, mikrofalówka. Słuchajcie, widoczne to jest? Czy to jest widoczne? Chyba tak. Bawimy się dalej. Pierwsza propozycja w kuchni na M, mikrofalówka, ale to nie jest prawidłowe. Zaczekajcie. Mikrofa... No właśnie, tu L jest, zamiast K. Nie wiem, jak to się stało, moi kochani, no ale cóż. Witam serdecznie. No. Ułożył pan słowo? Co wy to za głupoty gadacie w tej telewizji? To nie jest rozwiązanie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Z kim rozmawiam? A przepraszam, do kogo pani dzwoni? To pani do mnie dzwoni. Dziewczyny Fortuny, teleturniej. Ma pani szansę wygrać pieniądze, jeżeli poda nam pani dwie różnice między zdjęciami, które w tym momencie są na kanale czwartym wyświetlane. Na kanale czwartym, to znaczy na TVN-ie? Nie, Dobrze, ja nie oglądam akurat. Zaczynamy! Kawa, uwaga, mamy pierwsze zgłoszenie. Halo? Halo? Dzień dobry, proszę odpowiedź. A chciałem tylko powiedzieć, że... No? Bardzo fajnie taka fajna jest. Bardzo fajnie, fajna pani jest. Ach! Halo, halo? Chcę dać hasło. Bardzo proszę. Słucham. Proszę mnie słuchać w słuchawce telefonu i podać hasło. Halo? Halo?
Poproszę hasło. No właśnie chciałem podać hasło. Proszę bardzo. Halo? Halo, ja pana słyszę, proszę podać hasło. Proszę bardzo. Co za słabo słychać? Proszę podać hasło, nie mamy czasu, no. Słyszę pana. No Adelida. Proszę powtórzyć. Adelida, hasło. Jakie to było hasło? Kto wie, kto ma pomysł, kto odczytał to słowo i chce mi je tutaj podać, zapraszam serdecznie. No, wreszcie, halo, halo. Tak. Dzień dobry. Proszę odpowiedź. Słucham? Proszę odpowiedź. Jak odpowiedź? Jakie to słowo? No, nie wiem, o co chodzi. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Jakie pani ma dla mnie słowo? Proszę, proszę. Tym razem koncert mi się urwał, ale będziemy w kontakcie. Z ogromną przyjemnością, droga pani. Dzień dobry. Bardzo proszę dwie propozycje. Jest to mąka. Mąka. Jak? Mąka. Ale mąka to się pisze przez on, nie. Nasz program się różni od tych programów, które mówią znajdź wolną linię. 2 razy 2 jest 4. Znajdź wolną linię. Czekam, czekam na ciebie. Jaką odpowiedź? No mogę podpowiedzieć trochę. No, pytał głupi mądrego, na co rozum zna się. Mądry milczał, gdy coraz bardziej naprzykrza się, rzekł mu. Na to się przyda, według mego zdania, żeby nie odpowiadać na głupie pytania. No, Irek chyba już podpowiedział, a ty udajesz, że nie w ogóle nie widziałem tego. Miłosz? No tak, nie podpowiadałem. Jeszcze raz podpowiem, delikatnie zupełnie. No, będziemy męczyć, tak nie ma. Miłosz. Dobrze, obstawiamy. Czesław Miłosz, niestety nie. Magdo, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Danusiu, o jaką odpowiedź chodzi? Fałda. Sprawdźmy. Fałda! Pewnie, że tak. Jasne. Fałda. Oczywiście, że fałda. O. To jest fałda. To jest fałda, chociaż... To jest fałda. Mamy tam numer 38, nie wiadomo czemu. Ale to jest fałda, wygrałaś. Tak. Jest, akurat odbieram pieniądze, może dla ciebie. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. To będzie fura? Czy to będzie fura? Proszę pani, akurat idealnie odebrałem ten tysiączek, bo wiem, ja wiem i teraz pani już... O, uwaga, uwaga, jak pani ma na imię? Nie! Jak pani ma na imię? Nie! 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 Krzycz! Krzycz! Niech cała rodzina krzyczy! I wyłączyła się. Jak ja cię teraz, kobito, znajdę?